Witam serdecznie w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie na wystawie etnograficznej. Na ekspozycji prezentowane są eksponaty, czyli stare narzędzia, naczynia i sprzęt użytku codziennego używany przez nasze babcie i pradziadków. Na pierwszym planie mamy pralki do prania ręcznego. Pierwsza pralka to ubijak, kijanka. Pierwsze pranie wyglądało w ten sposób, że prano nad wodą, czyli rzekami, jeziorami. I na zasadzie ubijaka pranie wkładano do wiadra bądź bali drewnianej. Druga tutaj pralka, czyli tary. Pierwsza tara blaszana, wykonana z blachy falistej, całkowicie blaszana. I miejsce jest też tutaj na kostkę szarego mydła. Tary blaszane wkładano do bali drewnianej i na zasadzie tarcia prano w ten sposób. To jest drewniana. Taliczki poruszają się i na zasadzie właśnie tarcia również prano miejsce do kostki szarego mydła. Kolejna. W ramie drewnianej jest to szklana. Były również porcelanowe, były marmurowe, a ta jest szklano-drewniana i również to miejsce na kostkę szarego mydła. Również na zasadzie tarcia prano w ten sposób. Pranie to była ciężka praca i czasochłonna. W bogatszych domach używane były pralki ręczne z bębnem wewnątrz. To były pralki już z wyższej półki. I widzimy właśnie ten egzemplarz z bębnem w środku. Posiadała korbę, kranik i na zasadzie kręcenia właśnie tym bębnem prano. Wlewano wodę, wrzucano mydło lub kładki mydlane, pranie wkładano do środka, zamykano i kręcono korbą. Gdy już woda była brudna, wylewano ją i otwierano zawór, kranik. Wlewano czystą, brudna wcześniej już została wylana, wlewano czystą wodę i kręcono. Kranik był otwarty cały czas i kręcono. I wtedy wylatywała woda. Jeżeli wyleciała woda z pianą, to znaczy się, że jeszcze trzeba wodę czystą wlać i wypłukać. Gdy już wlana była drugi raz woda czysta i wlatywała czysta, wtedy pranie jest już czyste i można było z bębna wyjmować. Oczywiście po kręceniu korbą i ten bęben służył jako wirówka. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych eksponatów w naszym muzeum.